Witam Was drodzy serdecznie 25 lipca w dzień apostoła Jakuba Starszego. Hasło dnia znajdujemy zapisane w księdze proroka Izajasza w 52 rozdziale 7 wierszu. O jak piękne są na górach nogi zwiastuna dobrej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje dobro, ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg króluje. A ten świąteczny dzień wspomnienia apostoła wyznaczona jest Ewangelia z 20 rozdziału Ewangelii świętego Mateusza. Wtedy podeszła do niego matka synów Zebedeusza wraz z nimi, oddała Jezusowi pokłon i o coś prosiła. Zapytał ją: czego chcesz? Odpowiedziała: spraw, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie, jeden po twojej prawej, a drugi po lewej stronie. Wówczas Jezus powiedział: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie wypić kielich, który ja mam wypić? Odpowiedzieli: możemy. Oznajmił im: wprawdzie mój kielich będziecie pić. Nie do mnie jednak należy rozdzielanie miejsc po mojej prawej i lewej stronie, lecz otrzymają je ci, dla których zostały przygotowane przez mojego Ojca. Tak to jest, że czasem chcemy różnych rzeczy dla siebie, dla swoich bliskich. Wydaje nam się często, i taka jest najszczersza nasza intencja, że przecież chcemy jak najlepiej, chcemy dobra. Także i matka synów Zebedeusza chciała dla nich dobrze, wstawiła się za nimi, chciała wyprosić im ważne miejsce. W innym miejscu Ewangelii czytamy, że to synowie Zebedeusza sami, Jakub i Jan, sami przyszli do Jezusa z tą prośbą. Czasem wydaje nam się, że możemy coś zrobić, że możemy coś osiągnąć, a jednak okazuje się, że było to porywanie się z motyką na słońce. I tak samo w tej prośbie hardo odpowiedzieli: możemy wypić ten sam kielich, który ty, Panie, pić będziesz. Nie wiedzieli, co to będzie, ale wypili. Jakub został męczennikiem, nie doczekał sędziwych dni swojego życia, natomiast jego brat Jan długo żył, długo działał, długo mógł zwiastować Jezusa, ale też nie było to życie pełne tylko radości, nie było to życie łatwe. Dokonał swoich dni na wygnaniu na wyspie Patmos. I co ten tekst ma nam dzisiaj powiedzieć? I tak mamy wchodzić w Jezusowy szlak. Ale czy mamy z tej okoliczności oczekiwać zaszczytów, docenienia? Czy to ma być nasza motywacja w naśladowaniu Jezusa? Nie. Naszą motywacją ma być odwdzięczanie się Bogu za Jego miłość, która Jezusa posłała. Mamy być zwiastunami tej dobrej nowiny, jak słyszeliśmy w haśle dnia, ale z wdzięczności Bogu jako nasza odpowiedź. Dlatego ten dzisiejszy dzień jest dobrą okazją, żeby zwiastować Jezusa. Niekoniecznie słowami, ale przede wszystkim swoimi czynami, swoim życiem, swoimi wyborami, jakie w ten dzień będziemy podejmować. Także i my, wchodząc w Jezusowy ślad, możemy przyjąć część tego kielicha, który Jezus spełnił. Ale niekoniecznie krzyżowego, ale tego, z którym został posłany do ludzi. Pomocy, wsparcia, bliskości, bycia dla innych. I tego bycia dla innych na dzisiejszy dzień wszystkim Wam życzę. Zostańcie z Bogiem. Amen.